Rodzinna pamiątka od Amerykanina Marka Jamesa Looney dla Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. To album z wycinkami prasowymi z amerykańskiego dziennika Hartford Courant dotyczącymi wybuchu wojny w Europie we wrześniu 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w Polsce. Ofiarodawcę łączą z Polską powiązania biznesowe, a przekazując album spełnił oczekiwania ojca. Przekazany w darze album ma 299 stron wypełnionych wycinkami prasowymi z dziennika wydawanego w amerykańskim Connecticut. Jak się okazuje, ta nowa gazeta bardzo dokładnie relacjonowała wydarzenia rozgrywające się w 1939 roku w Polsce. Jesteśmy jako historycy pozytywnie zaskoczeni, ponieważ jednak nasz obraz Amerykanów jest taki przez pryzmat niewiedzy społeczności amerykańskiej, że nawet do końca nie wiedzieli, gdzie znajduje się Polska. Natomiast widać, że tak naprawdę ta stanowa gazeta bardzo bogato opisywała wydarzenia, które działy się w Europie. Album jest dziełem 9-letniego wówczas chłopca Jamesa Looney, który bardzo interesował się tym, co dzieje się w ogarniętej wojną Europie. Album IPN-owi przekazał jego syn. Mark Looney z Podkarpaciem związany jest biznesowo. Syn autora tego albumu współpracuje z Podkarpaciem, z jedną z firm, która produkuje podwozia do samolotów. No i przez kontakt tutaj z Polakami, z państwem Krzysik z Rzeszowa, zdecydował się przekazać ten album właśnie do oddziału rzeszowskiego IPN. Tego typu scrapbooki to tradycja amerykańska. Wycinki w takiej formie gromadził na przykład prezydent Jefferson i pisarz Mark Twain. Oprócz tekstów jest w nich bardzo dużo cennych zdjęć. Bardzo się zdziwiłem, że Amerykanie mieli bardzo dokładne informacje na temat tego, co się dzieje w Europie i w Polsce. Zresztą z różnych źródeł. Ze źródeł polskich tych informacji jest mniej. Są źródła głównie z Francji, z Wielkiej Brytanii. Również z bolszewickiej Rosji, ze Związku Sowieckiego, ale również i z Rumunii. Jest bardzo dużo ciekawych, interesujących rysunków satyrycznych. Przekazany Instytutowi album rodzina traktuje jako pamiątkę i przesłanie zostawione przez ojca. Jest to cenny notatnik, z którego James jako młody chłopak dowiedział się o okrucieństwach wojny. James Looney prosił o przekazanie albumu osobie lub instytucji, która mogłaby uczyć młodsze pokolenia o tragicznej historii II wojny. Album zostanie zdigitalizowany i będzie udostępniony w czytelni IPN-u w formie elektronicznej.